Cieszymy się bardzo, że w tym momencie już drugi raz podpisujemy umowy na przekazanie środków, funduszy z budżetu województwa podkarpackiego dla naszych podkarpackich wyższych uczelni. Ma to duże znaczenie dla nas, dlatego że część tych środków trafia na projekty i zadania, które wspierają kształcenie w zawodach poszukiwanych w naszym województwie podkarpackim, zawodach deficytowych. Myślę, że ten program kontynuowany od wielu lat tej pomocy dla uczelni w dalszym ciągu będzie miał miejsce. Wniosków złożonych przez uczelnie było więcej. Specjalnie powołana komisja rozpatrzyła wszystkie, wybrała najlepsze do dofinansowania i te Państwa projekty znalazły się w tych wybranych. Gratuluję, bo to cieszy, że uczelnie państwowe uczelnie otrzymały, ale i nie tylko państwowe wyższe szkoły zawodowe, ale jest również i Politechnika, jest również i Uniwersytet. Zależy nam na tym, żeby nasza podkarpacka młodzież kształciła się w jak najlepszych warunkach na dobrych uczelniach, a do takich zaliczamy wszystkie nasze uczelnie znajdujące się na terenie województwa podkarpackiego.